Cześć, pokażę Wam, jak wygląda motocykl po 12-godzinnym wyścigu. Poza tym, że jest brudny, ma też kilka uszkodzeń. Mieliśmy trzy wywrotki. Z takich rzeczy, które wymieniliśmy trzy kierownice. Raz wymieniliśmy samą pałkę kierownicy, dwa razy wymieniliśmy cały prawy zestaw. Prawy zestaw to znaczy rolgas, przełącznik, pompę hamulcową wraz z regulacją. Mamy na wahaczu ślady oleju, nie jest to olej z silnika, nie mieliśmy żadnego wycieku, jest to olej z łańcucha. Łańcuch jest bardzo często smarowany w takich warunkach, właściwie przy każdym pit stopie. Nie ma czasu ten smar za bardzo zasnąć na łańcuchu, więc jest rozrzucony właściwie po całym wahaczu. Jeżeli chodzi o silnik, nie mieliśmy żadnego problemu. Co ciekawe, przy tym ogromnym upale, który był, motocykl jechał ze średnią temperaturą 80 stopni przy bardzo wysokiej lambdzie, bo mieliśmy bardzo małe spalanie. Był to specjalny silnik przygotowany na ten wyścig. Pracowałem nad nim już wcześniej, przed Le Mans. Nad tym silnikiem spędziłem dużo czasu i dwie rzeczy, które są bardzo dobre i bardzo pozytywne. Motocykl nie zużył właściwie w ogóle oleju. Przez 12 godzin jazdy pełnym ogniem zużyliśmy niecałe 1,5 mm oleju ze stanu. To jest właściwie nic. I mieliśmy prędkość top speed na prostej, większą niż zespół fabryczny, który jedzie na jedynym BMW oprócz nas, więc z silnika jestem bardzo zadowolony. Skonstruowaliśmy specjalne sprzęgło, też nie było to łatwe w 3 tygodnie. Na testach już w Poznaniu te sprzęgła pokazało, że te sprzęgła pracują. Tutaj absolutnie żadnych problemów przez całe 12 godzin. Jeżeli chodzi o zawieszenie, o resztę motocykla, też żadnych problemów z elektroniką. Tak naprawdę ostatnie 2 godziny, 3 godziny jechaliśmy bez quickshiftera. Uszkodził się potencjometr skrzyni biegów, przez to komputer nie wiedział, na którym jest biegu, więc nie pozwalał działać shifterowi. Nie było tej indukcji do shiftera, ale jakby przeliczyliśmy to, co byśmy stracili na wymianę tego. Jakby nie opłacało się i chłopaki nie jechali dużo wolniej, trochę było im ciężej jechać na pewno, bo musieli sprzęgła używać, ale dali radę i to nie było z tym problemu. Jeżeli chodzi o resztę motocykla, wymieniliśmy raz komplet hamulców, to jest specyfika tego toru. W Le Mans przejeżdżamy 12 godzin na jednym zestawie, tu przejechaliśmy 7 godzin i musieliśmy zmienić. Tak, większych strat nie mieliśmy, nie wymienialiśmy żadnych owiewek na motocyklu, te owiewki były pozdzierane, ale w całości, więc zostało to wszystko na motocyklu. Także tak jak widzicie, no motocykl nie jest taki ładny jak przed zawodami, ale jest gotowy do jazdy, w tej chwili możemy go uruchomić i wyjechać na tor. Jeżeli chodzi o łańcuch, także nie naciągaliśmy łańcucha, przez 12 godzin ten łańcuch się nie wyciągnął, był dobrze ułożony. Zawsze po założeniu nowego łańcucha odpowiednio go układamy, to nie jest tak, że zakładamy i jedziemy. I takie nasze już triki z doświadczenia wynikającego wieloletniego w endurance'ach powodują, że nie mamy problemu z takimi drobnymi rzeczami. Po wyścigu wracamy do warsztatu. Pierwsze co robimy, to myjemy ten motocykl tak bardzo dokładnie i rozbieramy go tak naprawdę do gołej ramy. Sprawdzamy ramy, sprawdzamy po kolei wszystkie łożyska, wszystkie łożyskowania wahacza, kiwek, wszystkie te rzeczy, oczywiście silnik wyciągamy, ja ten silnik rozbiorę celem sprawdzenia, weryfikacji, nie tego, że coś się z nim dzieje, ale żeby zobaczyć po prostu, jak on się zużywa, bo jest to bardzo dobre pole doświadczalne dla tunera silnikowego. Na pewno sprawdzimy, zawieszenie pójdzie całe do serwisu, na pewno wszystkie koła, wszystkie łożyska, koła pójdą do sprawdzenia, do prostowania, wszystkie łożyska, wszystkie takie rzeczy będą sprawdzone, każde najdrobniejsze rzeczy, takie nawet jak dźwigienki, wszystkie połączenia, które dostały jakichś minimalnych luzów, wszystko to będzie wymienione i tak naprawdę połowa podzespołów na tym motocyklu będzie zmieniona, takie rzeczy, na przykład jak wahacz, rama, jeżeli nie będą nosiły żadnych śladów uszkodzeń, nie będą odbiegały od swoich norm przy mierzeniu, one także będą wymienione łożyska, wszystko będzie posprawdzane i będzie to wszystko złożone od nowa i będziemy przygotować motocykl na Boulder. Na pewno wyścig na Boulder będziemy jechać nową ramą i nowym wahaczem, nowym suterem. Na pewno silnik będzie też nowy, nad którym ja już tak naprawdę pracuję. Reszta, wszystko to, co jest na motocyklu i nadal się do jazdy będziemy używać. Może nie będą to części wyścigowe na pewno, nie, bo na wyścig wszystko idzie nowe, ale są to dalej rzeczy do użycia jako rzeczy treningowe. Tak samo silnik, który przejrze, ten silnik dalej będziemy używać jako silnik treningowy albo kwalifikacyjny.
I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got a message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Put all their egos in check. You're not entitled to anything else. I got 10 years of this under my belt. Your art is an art, they don't feel it, and nobody hears it. Initiative stay on the shelf. Your ego done got in the way. It gotta die today. Tak wygląda motocykl po 12 godzinach. Mam nadzieję, że za 2 miesiące pokażę wam, jak wygląda motocykl po 24 godzinach na torze Boulder.